Krasnodębski skrytykował strategię Kaczyńskiego. Wieści marginalizację PiS. Europoseł Zdzisław Krasnodębski, który nie kandyduje z list PiS do Parlamentu Europejskiego, krytycznie ocenił strategię swojej partii. Wcześniej w sieci zapowiedział, że obecnie rozwiązujemy kontrakt i w takiej sytuacji będzie mógł swobodnie formułować swoje opinie o grze zespołu, w którym znajdował się przez dekadę. Co powiedział profesor Krasnodębski? Przez wiele lat socjolog i filozof profesor Zdzisław Krasnodębski był zaliczany do inteligenckiego skrzydła PiS. W latach 2014-2024 sprawował mandat europosła, ale w tym roku zabrakło dla niego miejsca na listach partii Jarosława Kaczyńskiego. Krasnodębski uderzył w strategię PiS. Błąd. W wywiadzie opublikowanym 5 maja w serwisie salon24.pl Krasnodębski krytycznie skomentował strategię PiS. Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy dzięki ciężkiej pracy w szerokich kręgach sympatyków, docierając do wielu wyborców, otwierając się na różne środowiska, w tym środowiska inteligenckie. PiS pracował też wówczas nad atrakcyjnym programem. Dziś pod wpływem szoku, jakim niewątpliwie była utrata władzy, mimo wygranych wyborów i bardzo dobrego rezultatu, działania PiS poszły w odwrotnym kierunku niż ten, który przyniósł sukces w 2015 roku, uproszczenia, a nawet trywializacji przekazu, mówił w rozmowie. W ocenie profesor Krasnodębskiego powinna się również zmienić praca delegacji PiS w P. Przypomnijmy, w lutym dotychczasowego szefa delegacji profesor Ryszarda Legutko, prywatnie przyjaciel profesor Krasnodębskiego, zastąpił Dominik Tarczyński. Specyfika pracy w nim, p. redaktor, wymaga też jednak odpowiednich kompetencji i innych zachowań, niż te, które są wystarczające w polityce krajowej. W związku z tym również uważam, że podczas tworzenia list popełniono pewien błąd, ocenił Krasnodębski. Dojdzie do marginalizacji PiS. Zdaniem wieloletniego polityka PiS za bardzo poszedł w kierunku skuteczności w samej kampanii wyborczej, przy jednoczesnym osłabieniu skuteczności już w trakcie kadencji. To spory błąd, zwłaszcza że z informacji zagranicznych mediów możemy wywnioskować, że dojdzie w kolejnej kadencji do próby całkowitego zmarginalizowania Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. Osoby takie jak ja mogłyby pomóc w neutralizowaniu tych zagrożeń. Kierownictwo partii zdecydowało jednak inaczej, komentował. W czwartek 2 maja, kiedy minął termin zgłaszania kandydatów na wybory do Europarlamentu, Krasnodębski skomentował brak swojego nazwiska na listach PiS. Polityka jest grą zespołową i często wymaga podporządkowania swoich opinii i działań celom i strategii zespołu. Byłem czynnym zawodnikiem zespołu PiS przez 10 lat. Sympatykiem PiS byłem o wiele dłużej, grając najlepiej, jak umiałem, nie obijając się, na pozycji środkowego pomocnika w P, starałem się podać piłkę liderom. Obecnie rozwiązujemy kontrakt i znowu będę mógł, teraz nie łamiąc zasad lojalności wobec zespołu, swobodnie formułować swoje opinie o jego grze, o dobrych i złych decyzjach i tak dalej, o tym, czym moim zdaniem dobrze służy Polsce, a czym jej szkodzi, napisał w serwisie X.